Siemka, tutaj Inerak. Dziś przedstawię Wam moją postać. Jest to Mak 115. Zaraz Wam przedstawię moje EQ tutaj w tym miejscu. Powiem, co lotnąłem ja, co kupiłem, co zamierzam zmienić oraz coś dopowiem o serii Margonem Poznajcie Nas. To więc zacznę najpierw od serii Margonem Poznajcie Nas. Myślę, że film ujrzycie. Pierwszy film z serii ujrzycie w poniedziałek. Wszystko zależy od Kena. Ja już mam ułożone pytania. Na razie wam nie zdradzę, jakie są te pytania. Dowiecie się w wszystko się dowiecie w poniedziałek, jak wszystko dobrze wypali. Dobra, więc ściągamy całe EQ. No coś się... O, działa. Tak, więc mówię od razu, że kapelusz nocnej kochanki ja lotłem. Była to moja pierwsza kochanka. Wraz z tym kapeluszem lotłem Witkę Czarnego Serca, której już nie noszę, jak widać, bo mam legendarny przedmiot. Zaraz wam pokażę. No więc kapelusz nocnej kochanki. Co to było? Absorpcję ma... Cios krytyczny, siłę krytyczną, siłę krytyka magicznego SA. Rękawice, zakrwawione rękawice mnicha. No, chcę je zmienić na pewno na jakieś lepsze. Nie wiem, na jakie jeszcze. Nie zastanawiałem się nad tym. Wibrująca akwamarynowa kula. Bardzo się przydaje, ponieważ mogę dzięki niej zamrażać. Mam skilla na zamrażanie. No i dobry duet tworzy z Wałkiem teściowej. Szata zmęczonych powiek. To też, nie, szatę kupiłem. Szatę kupiłem, mogę uczciwie przyznać. Posiada ona, jak tu widać, odporność na ogień, minusową. Odporność na zimno, tam absorpcję, przywraca 200 punktów życia podczas walki. Buty księżycowych pląsów. To na pewno chcę zmienić. Jezu. Przecież to jest porażka. Te buty. Masakra. Nic się nic. Więcej się nie będę wypowiadał o nich. Wałk teściowej. Jest to chyba najlepsza rzecz. Najlepszy przedmiot z mojego ekwipunku. Posiada ona cios krytyczny plus 1. Tam siła krytyka magicznego 5. Obniżenie odporności, no ale najważniejsze jest cios bardzo krytyczny 10%. Szansy na podwojenie mocy ciosu krytycznego. Dobra, jeszcze jest słonko bazy, też je kupiłem. Cios krytyczny ma 2%, tam siła krytyka magicznego i fizycznego dodaje oraz przywraca tam punkty i wszystkie cechy plus 65. Dobra, pokażę wam zaraz mniej więcej jak się tym XP. Może jakieś krytyki dobre wejdą? No i coś może się uda lotnąć, ale raczej wątpię. To co, moje szczęście... Dobra, sprawdzamy. O, jest zamrożenie. O, był cios krytyczny i bardzo krytyczny. Jak widać jest... No, teraz mnie zawiodłeś. Tylko... Ja... Tylko 8000... Dobra, 9 prawie. Ale rozpoczynało się dobrze. Dobra, zaczynamy dalej. Tutaj jest następna grupka. O, przedmiot może być. Tam nie ma nic. No i tak, powiem wam coś o tej serii jeszcze. Serii Margonem Poznajcie Nas. Będę próbował regularnie tworzyć nowe odcinki, zapraszać nowych, doświadczonych graczy. O, znowu krytyk, tutaj już lepszy wszedł. Cios bardzo krytyczny, przepraszam. No, tu cios krytyczny wyżej. No, coś się rozbujał teraz przy nagrywaniu. Dobra, uleczymy się tylko. No i tak jak mówiłem, będę chciał zapraszać ciągle nowych graczy doświadczonych. Postaram się wymyślać nowe po prostu pytania, żeby się nie powtarzały. Dla każdego znajdzie się po pięć pytań unikalnych, że tak powiem, że
nie będą się one na pewno powtarzać. Też myślę, że zrobię więcej tych pytań w następnych odcinkach. Na razie tak tylko po 5. Potem się postaram wymyślić coś więcej. Myślę, że pytań ogólnie będzie 20. Wystarczy to na pewno, żeby też nie zanudzić nikogo, ale żeby to dobrze się po prostu oglądało. No, jeszcze zabijemy tego jednego i będę kończył. Zobaczymy, co pójdzie. Obniżenie, zamrożenie weszło. No i nic więcej. Dobra, dzięki za oglądanie. Cześć.